Słynny wymarsz pierwszej kompanii kadrowej poprzedził zwiad 7-osobowego oddziału konnego Władysława Beliny Preżmostki. Beliniacy powrócili ze zwiadu jako pierwsi ułani odrodzonej polskiej kawalerii, którym udało się również przekroczyć granicę zaboru austriacko-rosyjskiego. Do żołnierzy zgromadzonych w krakowskich oleandrach 3 sierpnia 1914 roku Józef Piłsudski powiedział, że pierwsi pójdziecie do królestwa i przestąpicie granicę rosyjskiego zaboru jako czołowa kolumna wojska polskiego idącego walczyć za oswobodzenie ojczyzny. Patrzę na was jako na kadry, z których rozwinąć się ma przyszła armia polska i pozdrawiam was jako pierwszą kadrową kompanię. Pierwsza kadrowa rekrutowała się z ochotników z Związku Strzeleckiego i drużyn strzeleckich, w sumie 144 żołnierzy mających walczyć z Rosjanami na terenie Kongresówki.